10 najmniej zbadanych miejsc. Amazonia. Region w Ameryce Południowej w dorzeczu Amazonki, na obszarze Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Gujany, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli, obejmujący nizinę Amazonki, południową część Wyżyny Gujańskiej i północno-zachodnią część Wyżyny Brazylijskiej. Teren ten zajmuje obszar 7 milionów kilometrów kwadratowych, z czego około 5 milionów kilometrów kwadratowych zajmuje amazoński las deszczowy. Amazonię porasta 50% wszystkich lasów tropikalnych na naszym globie. Naukowcy jak dotąd zbadali tutaj ponad 2000 gatunków ptaków, 2,5 miliona owadów i ponad 400 tysięcy gatunków roślin. Jednak ta monstrualna puszcza kryje jeszcze nie jedną tajemnicę. Jeśli uda się ją ocalić przed zniszczeniem, być może wkrótce dowiemy się o niej o wiele więcej. Podobnie jest z plemionami. Wiele ludzi mieszka w Amazonii, nawet nie wiemy o nich. A tak naprawdę prowadzą tryb życia, który jest kompletnie niespotykany i reprezentują kultury zupełnie nieznane cywilizowanemu światu, także łowcy przygód, którzy chcą odkrywać nieznane. Amazonia czeka. Niektórzy politycy i dziennikarze uważają, że Amazonia jest obszarem międzynarodowym i należy do całej ludzkości. Al Gore powiedział w 1989 roku, w przeciwieństwie do tego, co myślą Brazylijczycy, Amazonia nie jest ich własnością, należy do nas wszystkich. W brazylijskiej prasie temat wywołuje wiele kontrowersji. Rząd i społeczeństwo uważają, że takie argumentowanie uderza w ich narodową suwerenność. Aktualnie prezydentem jest pan Bolsonaro, który twierdzi, że Amazonia jest jego i ma prawo sobie ją wyciąć. Także, no, nie będę komentować. Jaskinie, a właściwie cały podziemny świat jest tak naprawdę do dziś niezbadany, jednakże cały czas jest badany. Najlepszym przykładem takich jaskiń jest jaskinia Krubera, znajdująca się w Gruzji. Jest to obecnie druga najgłębsza znana jaskinia na świecie. W 2007 roku osiągnięto w niej głębokość 2190 metrów. Eksplorowana była głównie przez ukraińskich i rosyjskich badaczy, część w ramach projektu ZEW Otchłani, wspieranego m.in. przez National Geographic, znajduje się w masywie Arabiki. Wynik ten poprawiony został w 2012 roku przez ekspedycję zorganizowaną przez Ukraińskie Towarzystwo Speleologiczne. Poprawiła ona o 6 metrów poprzedni rekord ustanowiony w 2010 roku przez badaczy rosyjskich. W ekspedycji uczestniczyło blisko 50 osób z 11 krajów, najwięcej z Rosji, Ukrainy, Izraela i Hiszpanii. Podczas wyprawy doszło do nieszczęśliwego wypadku, życie stracił jeden z grotołazów zablokowany przez syfon wodny. Jaskinia była również badana przez polskich naukowców, jednakże do dziś nie została przebadana w całości. Syberia. Kraina geograficzna w północnej Azji, wchodząca w skład Rosji, położona między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy i działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. W ujęciu historycznym do Syberii należy również rosyjski Daleki Wschód. Powierzchnia Syberii, w zależności od przyjętego przebiegu, jej wschodniej granicy to od 10 do 12 milionów kilometrów kwadratowych. Na Syberii występują zarówno arktyczne pustynie na dalekiej północy, jak i lasostepy na południu. Wyprawy biologów i geologów badających tutejsze ekosystemy koncentrują się obecnie na obszarach północno-zachodnich. Tak ogromna, miejscami dziewicza przestrzeń jeszcze długo pozostanie fascynującym terenem zarówno dla podróżników, odkrywców, jak i naukowców. Rów Mariański. Najgłębszy znany rów oceaniczny na Ziemi, położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego na południowy wschód od Marianów. Ciągnie się łukiem o długości blisko 2000 km. Wchodzi w skład systemu rowów oceanicznych, tworzących zachodnie obrzeżenie płyty pacyficznej. Jest miejscem, gdzie ścierają się dwie płyty, pacyficzna i filipińska. Według ostatnich pomiarów głębokość rowu wynosi 10 tysięcy metrów. Najgłębiej udało się zejść reżyserowi Jamesowi Cameronowi 25 marca 2012 roku. Wraz z kamerzystą osiągnęli głębokość 10 989 metrów i spędzili w rowie mariańskim 6 godzin, filmując i pobierając próbki. Dzięki ich pracy z pewnością uda się lepiej poznać ten nieznany i niezmiennie fascynujący obszar. Pustynie.
Jak pisze portal turystyka.wp.pl, mimo że znamy już wszystkie pustynie na naszej planecie, to nie przeprowadzono jeszcze długofalowych badań związanych z ekosystemami i zdolnością przeżycia organizmów w tych niegościnnych rejonach. Mimo że Sahara, pustynia Gobi czy Atacama są znane na całym świecie i często odwiedzane przez turystów, to znajomość tych terenów wciąż jest niepełna. Podróżnicy poszukują tu przygód, naukowcy wiedzy, ale zarówno jedni jak i drudzy czasem przypłacają swoje wyprawy życiem. Gangkar Punzum, góra o wysokości 7,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, najwyższy szczyt Butanu, 47 szczyt ziemi i jednocześnie najwyższy niezdobyty szczyt świata. Od 1983 roku miały miejsce 4 ekspedycje, wszystkie zakończone niepowodzeniem. Gangkar Punzum znaczy biały szczyt trzech duchowych braci. Jego wysokość została zmierzona po raz pierwszy w 1922 roku. Mapy tego regionu są jednak niedokładne do tego stopnia, że pokazują położenie szczytu w różnych miejscach. Prawdopodobnie Gangkar Punzum przez jakiś czas zachowa swój status. W 1994 roku władze Butanu zakazały wspinaczki na szczyt wyżej niż 6 tysięcy. Ze względu na poszanowanie dla lokalnych wierzeń od 2003 roku wspinaczka w Butanie jest zabroniona całkowicie. W 1998 roku japońska ekspedycja otrzymała pozwolenie na wspinaczkę od Chińskiego Towarzystwa Alpinistycznego, które jednak zostało cofnięte. Na szczyt nie udało się wejść jeszcze nikomu i prawdopodobnie długo tak zostanie. Antarktyda. Kontynent położony najdalej na południe Ziemi, na którym znajduje się geograficzny biegun południowy. Pod względem średnich warunków Antarktyda to najzimniejszy, najsuchszy i najbardziej wieczny kontynent. Ma także najwyższą średnią wysokość ze wszystkich kontynentów. Antarktyda jest uznawana za kontynent pustynny, z roczną sumą opadów równą 200 mm wzdłuż wybrzeża i znacznie mniej w głębi lądu. Temperatura na Antarktydzie spada poniżej minus 90 stopni Celsjusza. Kontynent nie ma stałych mieszkańców, ale w ciągu roku od 1000 do 4000 osób przebywa na stacje badawcze rozsiane na całym kontynencie. Tylko organizmy przystosowane do zimna są w stanie przetrwać na tym lądzie, w tym wiele gatunków, archeonów, bakterii, grzybów, protistów, niektóre rośliny, niektóre zwierzęta, w tym na przykład pingwiny czy roztocze. Zbiorowiska roślinne mają charakter tundry. Naukowcy przypuszczają, że mogą istnieć tam sieci rzek, które przecinają kamienistą ziemię. Ostatnio odkryto podlodowe jeziora, ale na razie nie wiadomo, czy istnieje w nich życie. Jak dotąd nie zbadano również dna tutejszego oceanu. Nowa Gwinea. Wyspa na Oceanie Spokojnym, należące do Oceanii, to jedna wielka tajemnica. Nie ma roku, by nie odkryto kolejnego plemienia lub gatunku roślin czy zwierząt. Najmniej poznanym, a jednocześnie najbardziej zagrożonym rejonem jest środkowa część wyspy. Niszczycielska działalność człowieka związana ze przemysłem wydobywczym może uniemożliwić lepsze poznanie tego bajecznego zakątka świata. Góry Yerigues pokrywają lasy tropikalne północnej Kolumbii. Do niedawna żaden naukowiec nie zapuszczał się w te rejony. Dopiero w 2000 roku podjęto pierwszą ekspedycję naukową. Wyprawa zakończyła się sukcesem. W 2004 roku odkryto tam nowy podgatunek ptaka, który otrzymał nazwę na cześć właśnie owej góry. Grenlandia. Ponad 80% Grenlandii pokrywa lądolód. To najsłabiej zaludnione terytorium na świecie, a dokładne zbadanie jest właściwie niemożliwe. Dotąd zbadano tylko poszczególne obszary, na których osiedlali się ludzie. Najmniej poznana jest północ Grenlandii, gdzie temperatura przekracza minus 70 stopni Celsjusza i prowadzenie badań jest w związku z tym właściwie nawet nieutrudnione, ale niemożliwe. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie, kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Podzielcie się w komentarzu, co myślicie o tych miejscach, chcielibyście któreś odwiedzić, a może znacie jakieś inne niezbadane miejsca. Czekam na komentarze. Trzymajcie się. Cześć.